Witam na kanale Technika i Maszyny. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy bubry 3 jest potrzebny. Oczywiście, kiedy spojrzymy na ten pojazd, tutaj może troszkę zamieszania, jeśli chodzi o nazwę, ponieważ producent określa go Bobrem 3, natomiast można powiedzieć w przypadku tych zamawiających, to jest kleszcz. Ja już wolę tą nazwę bubry 3, troszkę bardziej do niego pasuje. Niektórzy powiedzą, że to też taki troszkę bardziej dziobak, no ale nie czepiajmy się wyglądu, ponieważ w tego typu pojazdach najważniejsze jest coś innego. Oczywiście w tego typu pojazdach najważniejsze jest to, jakie ma możliwości, czy można powiedzieć, tego typu pojazd jest w stanie wypełniać te zadania, jakie zostaną przed nim. Postawione? I tu należałoby odpowiedzieć na to pytanie bardzo prostym sformułowaniem, że w końcu spełnił on warunki. Nie w końcu, że to długo trwało, tylko że po prostu spełnił te warunki, jakie były stawiane przed nim, stawiane przed tym rodzajem pojazdu przez czynnik zamawiający. Więc odpowiedź na to pytanie powinna być tak, oczywiście, ten pojazd spełnia wszystkie warunki. A czy jest potrzebny? Bardzo. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego jest tak potrzebny. Oczywiście zapraszamy na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, oceny, skomentowania. Zapraszam też na wszelkie formy wsparcia. Linki są w opisie, czy to będzie postawienie symbolicznej kawy, patronite, czy też komentarz z super podziękowaniem. Za wszystkie formy tego wsparcia dziękuję. Zapraszam też na live'y. Live'y w każdy piątek o 21.00 i jeszcze w jednym dniu, tylko że wtedy... Pisze o tym no, wystarczająco wcześniej. Zapraszam też na mojego x -a. Link można powiedzieć w opisie. No ale może kontynuujmy rozmowę o naszym kochanym Bobrze 3. Dlaczego widać moją twarz? Z różnych powodów. No, pokazałem już ją na, można powiedzieć, live'ie. Więc no, myślę, że nikomu to już nie będzie przeszkadzało. No a jeśli nie chcecie, to po prostu odwróćcie wzrok od tego mojego radiowego wyglądu. Szkoda, że głos nie jest radiowy. Wróćmy do tego, czy Bubry 3 jest potrzebny, ponieważ wielu osobom wydaje się, że tego typu pojazd w dzisiejszych czasach, kiedy mamy drony, kiedy mamy, można powiedzieć, bezzałogowce, które są w stanie w doskonały sposób wykonywać tego typu zadania, może się wydawać, że one są niepotrzebne. Jednak rzeczywistość jest taka, że nadal tego typu pojazd, jeśli spełnia odpowiednie warunki, na przykład te jego możliwości w terenie są wystarczające, no a zakładam, że... Bubry 3 pomimo kilkunastotonowej masy i tylko dwuosiowego układu i napędu, na, to znaczy i, o te, i to, że jest o trakcji kołowej, zostało to sprawdzone i te możliwości w terenie są wystarczające. Czy taki pojazd jest potrzebny? No gdy właśnie mamy te bezzałogowce. I oczywiście tak. Pamiętajmy, że tego typu pojazd może posiadać bardzo dobre oprzyrządowanie obstawowe, Obserwacyjne, rozpoznawcze, którego no, właściwie nie da się umieścić na bezzałogowcu. Do tego bubry może pracować w warunkach, gdy z przeciwnej strony mamy bardzo silne działanie walki radioelektronicznej i kiedy te bezzałogowce z takimi chlubnymi wyjątkami, jak na przykład nasz flyaj, nie latają. Dlatego należy pamiętać, że właśnie tego typu można powiedzieć, Pojazdy też są potrzebne. Nie zawsze bezzałogowiec może wykonać misję, nie zawsze bezzałogowiec może wykonać tą misję w sposób wystarczająco dobry i zebrać tyle informacji, ile trzeba. No nie mówiąc o tym, że oczywiście Bubr 3, mam nadzieję, będzie również operował właśnie z bezzałogowcami. No to nie jest coś bardzo skomplikowanego, żeby na przykład wdrożyć w jego wyposażeniu bezzałogowce i taki bubry 3 czy też kleszcz jak zwał tak zwał mógłby oczywiście mieć na wyposażeniu jeszcze na przykład dwa flajaje. co by mocno zwiększało jego możliwości. Jakaś wyrzutnia bez załogowców na stropie czy też raczej na dachu i to jeszcze dodatkowo zwiększałoby jego możliwości jeśli chodzi o rozpoznanie. Niestety, ale tego typu pojazdy, jakie znajdują się u nas, no, są dosyć przestarzałe, mają małe możliwości, dlatego myślę, że to wyposażenie, z jakim będzie dostarczany bubry, czy też z jakim będzie integrowany bubry, będzie wystarczające. Że zostanie on naprawdę wprzęgnięty w tego BMS-a, czyli ten system zarządzania polem walki, dzięki temu, dzięki czemu. Oczywiście taki bubry będzie mógł przekazywać te informacje, jakie zdobył w czasie rzeczywistym, w sposób bardzo dokładny. I ta współpraca pomiędzy nim a resztą będzie błyskawiczna i bardzo skuteczna, ponieważ właśnie o to chodzi w tego typu pojazdach, żeby on był w stanie przekazać informacje na świeżo w czasie rzeczywistym, jeśli oczywiście jest to możliwe i bezpieczne, i żeby te informacje były jak najbardziej, można powiedzieć. Dobre. Wiele osób się dziwi, że no, przecież nigdy tak nie robiono. No, nie, zawsze tak robiono. Już od kilku tysięcy lat używa się rozpoznania, używa się po prostu wszelkich środków, i czy to był przedtem piechur, później kawalerzysta, czy też jeszcze później jakieś lżejsze, na przykład motocykle, później lekkie samochody terenowe to wszystko służyło właśnie do rozpoznania. I nawet gdy pojawiły się samoloty, które no, kiedyś były tym, czym dzisiaj są bezzałogowce, nawet wówczas te pojazdy były potrzebne. Może się wydawać, że troszkę chcę usprawiedliwić, że bubr został wybrany, ale ta potrzeba jest bardzo gorąca. To jest potrzeba, której te bezzałogowce nie zastąpią. To jest potrzeba, która no, nie jest zamiennikiem nie jest czymś, co zastąpi bezzałogowce. Ale bezzałogowce też nie zastąpią tego typu pojazdów. Tu bardziej należałoby powiedzieć, że one muszą ze sobą współpracować, że i bubr i jakieś bezzałogowce będą się równoważyły, będą się uzupełniały, będą się uzupełniały i oczywiście będzie to coś, co pozwoli nam zwiększyć te możliwości, jeśli chodzi o rozpoznanie krótkiego, bo krótkiego zasięgu, ale nawet ono jest bardzo ważne. Dlatego te prawie 300 bobrów, które ma być zamówione, które no, mamy umowę ramową, które mają być dostarczane od 2025 roku. To będzie wartość bardzo dodana. I tutaj nie patrzmy jeszcze raz powiem, na wygląd, na jego, można powiedzieć, możliwości terenowe, no, myślę, że zostały sprawdzone. Mam nadzieję, no, w końcu to jest polski produkt, no to polskie produkty w tej materii akurat są sprawdzane i wywracane na dziesiątą stronę. Tu oczywiście ważniejsze jest to, że tego typu pojazd musi mieć, tak jak mówiłem na początku, odpowiednie wyposażenie. Wszelkie systemy obserwacyjne, rozpoznawcze, do tego łączność, do tego wpięcie w tego BMS-a, to jest niesamowicie ważna sprawa. Bez tego no, ten pojazd nie, traci sens. To nie czasy, że pojazd rozpoznawczy jechał i wracał i dopiero meldował. Te czasy się dawno skończyły. No, od kiedy pojawiły się radiostacje, później pojawiło się też zagłuszanie, walka radioelektroniczna w re, ale no, jeśli jest tylko taka możliwość, to taki kleszczobóbr musi te informacje przekazywać w czasie rzeczywistym. I jedynym miejscem, gdzie BUBR-3 może się potknąć, pomimo tego wyglądu, który sugeruje, że to jest sprzęt, który no, raczej się nie będzie wywracał, prawda jest to, że może być niewystarczająco wyposażony. Tu mi nie chodzi nawet o to stanowisko, zdalnie sterowane stanowisko, które jest no, nie nasze, a mogłoby być, ponieważ ten program pozyskania tych opancerzonych pojazdów rozpoznawczych no, troszkę trwa. Chodzi o to, że no, to te bebechy, to z czego będzie korzystała ta pięcioosobowa załoga, to jest najważniejsze. Odpowiednie środki, sam pojazd, można powiedzieć, to jest tylko pojazd. To jest nośnik tego wyposażenia. I to właśnie od tego wyposażenia będzie zależeć, jakie możliwości będzie miał bubr. I potrzebujemy ich więcej niż 300. Gdy zostaną zintegrowane z bezzałogowcami w jakiejś formie, na pewno do tego dojdzie. Myślę, że dojdzie do tego bardzo szybko, i ten bubry wówczas będzie no, jeszcze lepszy. I poza swoimi możliwościami będzie również wykorzystywał możliwości bez załogowców. Tak jak mówiłem, uzupełnianie się to nie jest konkurencja i dopiero wówczas bubry będzie taki hmm, o pełnych możliwościach. Ale te 300 sztuk, choć się wydaje, że to dużo, to w rzeczywistości jeśli chodzi o zapotrzebowanie, no nie jest to aż tak różowa liczba. Tego typu pojazdów potrzebujemy więcej. Nie mówiąc o tym, że gdyby naprawdę został on sparowany z, umożliwiono by, umożliwiono by mu współpracę z bezzałogowcami, byłby takim nośnikiem, tutaj nie wiadomo, jakby to wpłynęło na niego, no ale myślę, że kilkunastokilogramowy, czy nawet 2 trzy kilkunasto, a nawet kilkudziesięciokilogramowe bezzałogowce wcale by mu nie zaszkodziły, to wtedy byłoby ich potrzeba jeszcze więcej. To jest bardzo ważna sprawa. Ponieważ my musimy wiedzieć, co robi przeciwnik. Nie wszystko da się rozpoznać poprzez zdjęcia satelitarne, poprzez bezzałogowce, poprzez zwiad lotniczy, chociaż teraz to nie wygląda tak jak kiedyś, no ale na przykład przez te zasobniki obserwacyjne. Tu niekiedy na Ziemi też potrzebny jest pojazd, który ma załogę, wręcz można powiedzieć, cały czas, cały świat szkoli tych. Ludzi, którzy są w rozpoznaniu, którzy na kładach, na piechotę i w różnych innych formach prowadzą rozpoznanie. I oni też są potrzebni. I oni też są szkoleni, no i myślę, że o tym też nie zapominamy. Więc, czy bubry jest potrzebny? Tego typu pojazd jest bardzo potrzebny. Myślę, że jeśli przeszedł cały ten cykl tych badań i został zatwierdzony, to, że no, oczywiście no, spełnia wymagania i to, co chciano, otrzymano. I teraz tylko kwestią pozostaje to, jakie wyposażenie będzie posiadał, jakie możliwości sobą będzie prezentował i to jest oczywiście najważniejsze. Ponieważ wygląd to nie wszystko. No, a w przypadku tak słodkiego pojazdu jak Bubr, Zwłaszcza jak ma włazy u góry, u góry otworzone, to naprawdę fajne wrażenie. No i podobnież na żywo wygląda jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że pojawi się w te wakacje, czy też w Kielcach we wrześniu, tak żebym mógł go w końcu na żywo obejrzeć. No ale zobaczymy. No cóż, dziękuję za uwagę. Myślę, że Wam przybliżyłem, czym jest Bubry 3. Były już dwa materiały. Taki omawiające jego dane techniczne, no i ten ze środy, gdzie mówiłem oczywiście o tym, że ta umowa zostaje podpisana, ponieważ kiedy był ten materiał publikowany, to oczywiście miał miejsce podpisywanie tej umowy. Więc bubr 3, świetna sprawa, miejmy nadzieję, że no to taki początek jego drogi i że te bobry będą oczywiście pojazdami, które będą miały takie wyposażenie, jak trzeba. I wtedy naprawdę będzie świetnie. Cóż, dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe, tak żeby ten materiał i inne materiały mogły dotrzeć jak najszerzej. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam ponownie.